Cześć, witam Was na moim kanale Subiektywne Recenzje. Dzisiejszym odcinkiem debiutuję, dlatego na pierwszy ogień postanowiłam wybrać książkę polskiej autorki Malwiny Pająk pod tytułem Lukier. Opisywana jest jako odważna i ekstrawagancka powieść. Czy taka jest? O tym dowiecie się trochę później. Zacznę od tego, o czym jest książka. Opowiada ona o dwóch głównych bohaterkach. Pierwszą z nich jest Julka, ma 25 lat, trudne dzieciństwo za sobą, no lubi imprezować, lubi próbować używek, jej życie na pewno nie jest takie oczywiste, takie stereotypowe i pełne schematów. Drugą bohaterką, zupełnie inną, jest Anka, która ma 36 lat, na pozór idealne życie, kariera w korporacji, mieszkanie, mąż, życie pełne przygód, drogich zakupów, czyli na pierwszy rzut oka ideał. I co się dzieje z głównymi bohaterkami? Na początku muszę na pewno powiedzieć, że ich historie dzieją się jakby obok siebie. Nie są na początku przeplatane, dzieją się jakby w tej samej rzeczywistości, w tym samym czasie, ale te dwie dziewczyny na początku się nie znają. Potem oczywiście ich historie się ze sobą splatają, ale o tym nie będę mówić, bo musicie to przeczytać. A więc o czym jest ta książka naprawdę? Przede wszystkim jest o pozorach, bo pozory to jest właśnie ten tytułowy lukier. Chodzi o to, że dostajemy dwie bohaterki, pierwsza z nich młodsza Julka na pozór, wiedzie życie szalone, wielu rzeczy próbuje w życiu, korzysta, nie ma właśnie wokół niej pewnych schematów, jest wolnym duchem. Starsza bohaterka, to jak już wspominałam wcześniej, na pozór idealne życie, wszystko się układa, można jej zazdrościć, ale kiedy poznajemy jej bliżej, dowiadujemy się, że to tylko jest właśnie ten słodki lukier, a głębiej jest prawdziwe życie dwóch nieszczęśliwych kobiet. Bo tak mogę powiedzieć, one szukają swojego miejsca na ziemi, próbują dlatego wielu rzeczy w życiu, wielu sposobów życia, bo próbują znaleźć to swoje miejsce na ziemi. Jakie mam wrażenia po przeczytaniu tej książki? Na pewno mieszane. Dlaczego? Na pewno dużym plusem jest realnie wykreowany obraz rzeczywistości w książce. Wszystkie postacie, w tym oczywiście główne bohaterki, mogą istnieć, ich problemy są bardzo realne i tym bardziej zbliżają czytelnika do rzeczywistości. Nie są one cukierkowymi postaciami idealnymi, mają dużo wad, ich życie nie jest idealne i to często z ich winy i czytając książkę widzimy to. Ale są też minusy. Jednym z nich, uważam, że najważniejszym, jest to, że owszem, bohaterki są bardzo realne, ale czy na tyle ciekawe, by poświęcić im całą książkę? Uważam, że są przeciętne, że każdy z nas na pewno znalazłby w swoim życiu jakiś epizod bardziej interesujący, opisał go w książce, delikatnie podkolorował i dostałby podobne bohaterki. U młodszej bohaterki najbardziej ciekawym elementem życiorysu jest romans ze swoją przyjaciółką, która jest transseksualistką i romans z dealerem narkotyków. Natomiast u starszej bohaterki jest fakt, że zdradza swojego męża. I to byłoby na tyle z ciekawszych elementów w obu wątkach tej historii. Muszę też powiedzieć, że im więcej kartek mamy za sobą, tym bardziej przekonujemy się, że książka owszem, ma jakiś morał, zmusza nas do myślenia, ale nie wiem, czy po jej przeczytaniu będziemy długo się nad tym skupiać. Ja kiedy ją przeczytałam, zamknęłam, odłożyłam na półkę i zabrałam się za kolejną książkę. I tyle. Nie odnosiłam się jakoś do swojego życia, nie porównywałam go. Stwierdziłam tylko, że nie chcę żyć jak żadna z tych bohaterek. Nie rozbijałam jej na części pierwsze, nie skupiałam się, co by było gdyby, a co bym zrobiła, gdybym ja znalazła się w takiej sytuacji. Nie, po prostu skończyłam książkę, uznałam ją za dość lekką lekturę, nawet przyjemną i tyle. Czy polecam tę książkę?
Tak, polecam ją. Nie jest to lektura wysokich lotów, ale czyta się ją przyjemnie, szybko. Na pewno jest to typowo kobieca książka. Mężczyźni raczej nie odnajdą w niej nic dla siebie. Uważam, że autorka powinna dodać więcej dynamizmu postaciom, więcej zwrotów akcji, tak by wszystko stało się bardziej kolorowe, by nie było takie posępne, bo o tym zapomniałam powiedzieć, że czytając tą książkę, nie dostrzegam w niej bardziej kolorowych barw, tylko takie ciemniejsze, szare, ponure, które jeszcze bardziej czynią te postacie z jednej strony wiarygodne, ale z drugiej strony takie smutno wiarygodne. Ale podsumowując ogólnie książkę, to daję jej 7 i zachęcam naprawdę do jej przeczytania. To by było na tyle. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.